Ale jestem zły. Kurde, no nie mogę sobie podarować, no. Nie mogę sobie podarować. Tak głupio umrzeć. No ja jeszcze teraz wracam, piję sobie napój na uspokojenie. Zechilluję bombę. Że ja jeszcze żyję. No spokojnie, z uśmiechem. Kto wszedł, proszę o wyjście. To jest Max Watt, kto mógłby wyjść. No i Discordy. No, jakby to jest Max 2, to który mógłby tu wejść? No, myślę, że Ari. No, jedyna osoba, która ma permisję na wchodzenie do maksymalnych kanałów. Nie no, co ty, pewnie Kamia wbiła. Ale wtedy, jeżeli tu miałaby być Ari, to ja bym Kamię zaprosił. Przynajmniej... Skończmy temat. Dobra, lepiej na odcinek. Dobra, dotarłem do domu. Kurwa, że ja musiałem stracić wszystko. Dobra, chyba jestem blisko. A przynajmniej blisko, tak. Nie, jeszcze trochę, troszeczkę. No, filety mogę powycinać. No to ta klipa trochę z tymi filetami. Dobra, wiem co będę miał do wymiany w tym samochodzie. Pewnie wszystko. Maskę. A, no to czyli przyjebałeś już kilka razy. Nie, raz. Czekaj. No, to jest jeszcze Wobbler. Zamontuj, a to na plecy, to nie. Użyj oburącz. Też nie. Nie rozumiem, jak to działa, ale okej. Dobra, to będziemy sobie testować potem. Żyłka wędkarska, po co to? Kurwa, gdzie ja pojechałem? Dobra, czekam na ciebie. Okej, ja już wracam. Wrócę, jakby tam zobaczę sobie, zmienię bandaż i resztę się już zobaczy, nie? Te pilety mrożą się. No dobra, to ja w takim razie... Tylko pytanie, czy ja mam kluczyki, kurwa, do samochodów. To jest pytanie za milion punktów. Czy ja zostawiam tym białym kluczyki?
Ciekawe. Zostawiłem. Dobra, ja jadę po itemy. Jedziesz już? No, co będę na ciebie czekał? Czy no. Przyjebałem w czerwony? Piłeś, nie jedz. Nie jedź. Nie jedz, Jezu. Kolejny samochód do naprawy. Może nie. Będę sobie nabijał punktem, cierpiąc postacią. To akurat myślę. Będę kolekcjonował ubrania. I je wszystkie rozdzierał. Jedyne co mogę rzec, że ci współczuję, bo to naprawdę będzie przejebane, ale podziwiam cię, że chcesz to robić. Chociaż ty jeszcze nawet nie wiesz, co cię czeka, więc może do tego. Jedzie, kurwa, agent. Jadę. Odstawię i no. Lepiej się namyśl, czy jesteś pewny, że chcesz to robić. Dobra, pojedziemy prosto, jakoś tam dojedziemy. To będzie akcja, reanimacja. To trochę dźwięki chyba podgłosić. Dobra. Rozumiem, że dojechałeś, tak? Mhm. Spróbuj coś przyrządzić z tych ryb, co ci zostawiłem. Dobra. To też już zaraz zrobię. Tylko wezmę... Nie mamy tu żadnych ubrań, co nie? Tam szukałem, ale są chyba akurat szmaty tam, gdzie są lekarstwa. Dobra. Rozdzielane, bo ja robiłem z nich koktajl Mołotowa. To wezmę i tylko poodkładam te naboje i tak dalej. Mhm. A ja jadę. Długa droga przede mną, ale jadę. Zasuwać będzie. Najgorsze jest to, że w sumie nie wziąłem sobie paliwa. A jadę już na rezerwie. Nie wziąłem papierosów chyba. A nie, wziąłem papierosy. No, o tym pamiętałem. No 20 kawałków materiału to jest to. Ale to będzie dzika trasa. Szkoda, że tu nie ma pociągu. Ciekawa by była podróż takim pociągiem. No wiesz, no w sumie na takie wyższe trasy, czy wyższe, większe trasy, to w sumie spoko. O Boże. Za dumny groszek, jak moja postać się duże pragnienie, uczucie omdlenia i zawroty głowy. Na repozycji groszku? Jakiegoś tam, no. Dziwne. Chyba się trochę przeliczyłem. Tą trasą.
No ale dobra. Dobra, to. Chcesz kończyć? No, chyba. Dobra, ja czekaj, jak coś to wyjdzie, a ja dokończę odcinek z poszukiwania moich rzeczy. Dobra. Tylko pochowam tej rzeczy i komputer, można zagrać Fortnite. Albo Minecrafta. Na modach, Na modach, bzycu. tak. Kurwa, naprawdę, policja. Co, przywaliłeś? Tak, i nie da się chyba przejechać tędy. A moja postać chyba zaraz pikołka zasadzi, bo... Nie zapomnij nagrać, kurwa, sól drzewa. Nie mam jak przejechać. Muszę walczyć. Tylko chyba będziesz musiał albo się wyciszyć, albo z głosowego wyjść, albo nie wiem, Czemu? albo mówić, żeby ktoś wyszedł, nie wiem. No ty nie możesz mnie skikować, no tak. Nie, bo moderacja nie ma. Kiedyś muszę wrócić. Kiedyś. Kiedyś może. Czy to nastąpi? Nie wiem, bo różnie bywa. Dobra, przybieram się za glinę. Tylko tak żarcie nie mam. Mam co prawda strzelbę. Zamknięte, fuck. Tu nie ma kluczyków. Nie, odkładam już wszystkie kable i tak dalej. Dobra. Jakieś podnośniki, taśmy. No, taśmy naprawczy przyda ci się. Worki na śmieci. To też chyba, nie wiem. To się przyda do wody. To się nam przyda. To ci wstawić tam, gdzie... Jest na to jakiś konkretny pojemnik, czy to gdzieś się wyrzuca? Wiesz co, koło zlewu chyba jest jeden. Dobra, to będziesz miał 25 worków na śmieci. Świetnie! Teraz to ja potrzebuję przedmiotów, kurwa, nie worków na śmieci. Ale masz worki na śmieci. I nie da wybić tej szyby. No nie, da się. Naboje, magazynki. No chuj, będę strzelał co najwyżej. Jak ja przejadę tędy? Nie mam jak przejechać. Nie dość, że nie mam paliwa, to jeszcze zostawiłem samochód, kurwa, na chodzie. Świetnie jestem. Jakoś może przejdzie. Próbuję przepchnąć te samochody. Dobra. Kurwa, jebane drzewa. A jeszcze podnośniki samochodowe podkładam, bo miałem w plecaku, nie wiem po co.
Dobra, przejechałem. Ledwo, bo ledwo, ale przejechałem. I dobra, to tam sobie poradzisz? Nie wiem. Znaczy, że będę klnął cię potem poza streamem, poza nagraniem. No to później mi przekażesz tam, poza, już po odcinku. Dobra, uciekaj. No, dobra, to siema. No siemanko. A my, kochani, próbujemy uzyskać przedmioty. Co prawda paliwa mamy niewiele, ale... No ale co? Nie trzeba to jakoś ogarnąć. Zajmijmy obrącz tej strzelby. Ojej. Dobra. Chciałem wyłączyć Discorda, żeby nikt nam nie przeszkadzał. To jest jakiś przejazd? Jest przejazd. Możemy sobie skrócić drogę dzięki temu w sumie. Zrobimy to w ten sposób. Czy nam starczy tego paliwa? Mniej niż 1/4. Może być ciężko, naprawdę. No i też pytanie, co zrobimy z tą hordą, czy uda nam się odciągnąć? Ja spróbuję teoretycznie wziąć szybko zwłoki do samochodu i odjechać, ale... Ale czy to się uda? Czy to się, kochani, uda nam? W sumie jeszcze nigdy nie zostawiliśmy na zomboidzie sam na sam. Jestem w sumie ciekaw, jak wam się podoba ta seria. Czy w sumie osoby, które oglądają tę serię, dotrwają do tego momentu? Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz, że dotrwałeś i zobaczymy, ile osób chciało dalej oglądać. Oj, ten samochód skrętnie, to ma naprawdę bardzo ciężki. Jesteśmy tu, jesteśmy już niedaleko, teoretycznie. Dojechać może dojedziemy, aczkolwiek ciężej będzie z powrotem. Ciężko będzie z powrotem. Damy radę. Musimy. Musimy. Robimy magazynek 9 mm przy okazji jeszcze i to wszystko. A, jeszcze pudełko napojów mamy teoretycznie. Kaliber 12, czy to jest kaliber do tego? Tak, kaliber 12. No cóż. No cóż. Dobra, już niedaleko. No w teorii tak naprawdę to jakichś przedmiotów super nie mieliśmy, ale zawsze. Człowiek stara się odzyskać to co jego, to wylutował. Następny skręt w lewo to już będzie nasz skręt. No i jesteśmy, kochani. Zaraz się przekonamy, czy w ogóle jest sens tutaj cokolwiek robić. Nawet nie wiem, która jest godzina. Czy się pali? Tych zombiaków jest od cholery tutaj. Uuu, aż mi FPS-y spadły. To nie jest nasze. Nie damy rady. Spróbujmy jakoś... O ja pierdzielę. To będzie ciężkie. To będzie mega ciężkie.
To będzie mega super ciężkie. I myszka gdzieś zniknęła. Wszystkie z okolicy ściągniemy. Po co jest trochę więcej terenu? Oby tylko samochód nie zgasł. To jest prawdziwa horda. Myślę, że teraz możemy zrobić myk i przejechać na drugie skrzyżowanie. I to tak bardzo szybko, żeby one się nie odciągnęły. Przy okazji nie stracić samochodu. Przy okazji nie stracić samochodu. Oj kurde, to będzie odcinek pełen napięć. Chodźcie, 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 chodźcie. Może jakoś odciągniemy. Dobra, niech dźwięk będzie tutaj. Sobie skręcimy jeszcze w prawo i teraz podjedziemy w drugą stronę właśnie zaś. Zobaczymy, czy one się odciągnęły. Kurde, nie ruszyły się. Się wywlekają z tych okien. Tam jest chyba ślepa uliczka. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tak może być. Nie, dobra, nie jest ślepa. Zrobimy kółeczko. Nie, jeszcze nie dam rady. Jeszcze nie damy rady. Nie mam pomysłu, kurczę, nie mam pomysłu. Chociaż jeszcze mam jeden pomysł. Otwórz okno, tylko nie wiem, czy to nie będzie moją śmiercią. Jeden pocisk był tylko? Próbujemy w ten sposób zrobić.
Dobra, mamy to. Mamy to, jedziemy. Uciekamy, udało się. Tylko broń zostanie. A to jest maczeta. Kurde, nie udało się. Musimy podnieść maczetę. O, panna młoda się jeszcze nawet trafiła. Dobra, zwłoki ze samochodu. No, pistolet. Ściągamy dziady. Kurczę. Nie podeszły. Ale to jest maksymalna horda. Ostatnie kółko, jeżeli się nam teraz kółka nie uda zrobić, to na razie... O! Czemu? Serio? Broń repetował. Dobra, ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Wysiadamy stąd. Kurde, ile ich tu jest? Dawaj, 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 dawaj. Chodźcie, 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 chodźcie. Wyprowadźmy je trochę. Trochę je trzeba wyprowadzić, dobra. Teoretycznie powinno teraz wyjść. Próbujemy. No nie, no one w ogóle się nie ruszają stąd. Trochę ich tam jest, nie powiem. Teraz mi stanie samochód i tyle będzie. O, nie w drzewo tylko. Jeszcze jedna szansa. Kij w sumie byłoby z siekierą i tak dalej, ale tej maczety mi szkoda. No wiem, że ona jest już w sumie na wyczerpaniu, ale... Ale nadal jakoś tak... Tyle zombiaków dzięki niej zabiliśmy. Teraz się uda. No nie! Pykło, dobra, mamy to. Mamy to, spieprzamy stąd. Ciężko, 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 ale mamy to, mamy to. Wracamy do domu. Wracamy do domu. Bo teraz się nie rozbić. Tylko teraz się nie rozbić. Dwadzieścia minut walki z hordą, czy walki. To nawet nie była walka, to było obcykanie hordy. Ale się udało. Ale się udało. I prosta droga do domu. Może nawet paliwa starczy. Ta droga... Kurde, naprawdę. Ta droga będzie szybsza.
Aktor, będziesz miał co naprawiać. O, jak wrócisz, będziesz miał co naprawiać. Samochód czeka na ciebie. Głód i lekkie pragnienie. W sumie woda nam się chyba skończyła. Masz, zapal sobie nawet. Masz sobie zapal. Teraz, żeby nie przywalił żaden samochód, też będzie spoko. Tu już będzie skrzyżowanie słynne z tymi samochodami, więc też trzeba tutaj już powoli sobie zwolnić. O właśnie, już się zaczyna nawet. Już się zaczyna, więc trzeba powoli zwalniać. Chyba to jest to skrzyżowanie. Tak, to jest to skrzyżowanie. Słynne skrzyżowanie aktora. O tej pory siedzenia leżą. Dobra, przejechaliśmy. Wracamy do domu. Co prawda latarkę zostawiłem w tamtym miejscu, no ale... Wziąłbym ją, gdyby nie to, że postać mi wlazła do samochodu znów. Skończyło się paliwo. Nie, uff, myślałem. Po prostu zgasł. Przejdziemy tędy. Przejdziemy. To jest główna trasa w sumie. To jest główna trasa. Oczywiście jeszcze zombiaki na drodze. Oj. I to ile? No to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. Staram to mijać ogólnie to łatajstwo jak tylko można, ale... Wiadomo, nie zawsze można. Czasem lepiej przejechać do jednego zombiaka niż trafić na przykład w słup. Wtedy jest gorzej. Znacznie gorzej. Mori mori. Zgasł. Już niedaleko. Ja nie myślałem, że jak teraz samochód, ale nie. To nie ten. Tamten jest chyba jeszcze trochę dalej. Albo już przyjechaliśmy. Znów zgasł. Fuck. O, jest aktora samochód, dobra. Jesteśmy blisko. Już stąd nawet łatwiej będzie ciało przynieść w razie czego. A teraz to już nawet dwa. Dobra, i to był zjazd na prawą stronę chyba. Jeszcze zgasł. Dawaj, odpalaj. Dobra, jesteśmy. Nie! Nie aż tak. Czy to w ogóle są zombiaki? Te cholery zapuściły daleko. Te cholery zapuściły. Nawet jest przejazd, ale nie. Myślałem, że już zgasł, ale jednak nie. Już blisko, już blisko, już blisko. Jesteśmy, dobra, udało się. Oj, kochani, ja sobie tutaj zrobię delikatne cięcie już pewnie z aktorem. Dobra, wyciągam te zwłoki. Ja sobie tak,
Elektrykę zbiłem na drugi poziom chyba. Patrz. Spawanie na pierwszy. No, dawaj, zaczynamy na ten odcinek. Ja już zacząłem odcinek. Pięknie, pięknie. Trup. O Jezu. Zaczynamy na trupie. No już go wyciągnąłem na szczęście. Ajup, wiesz ile tak w ogóle z takich dwóch tutaj, z takiej jednej uprawy się nabiło poziomów uprawy roślin? Ile? Trzy. To ładnie. Trzy poziomy, bez żadnej książki ani nic. A czemu sobie książki nie przeczytałeś? Nie wiem, nie wiedziałem, że to aż tak poleci, ale mi wbiło trzy poziomy. Trzy poziomy. No to ładnie. No to ładnie, aktorinka. Uj. I wbiłem siekiery, poziom piąty. Ty, bo mi cały czas życie spada, zaraz umrę. Tak dalej pójdzie. Dobra, na razie sobie buty tu zostawię. Mam kolory tu broni i tak dalej, to też trzeba ogarnąć. W ogóle do tamtego miasta ja już nie jadę, pierdolę to. I to sobie nawet nie ze względu na to, że tam umarłem, tylko tam jest tyle zombiaków, że życzę powodzenia. No to co? No to ze strzelbą któregoś razu. Cyk. Powodzenia. Ale to już później, jak poogarniamy to. Różne dżinsy, czy to mają jakieś dziury? Nie mają dziur. Bo musimy amunicję do strzelby sobie. Znaczy ja do strzelby, ty do, nie wiem. Mi to w sumie obojętne i tak tam mało strzelam. Dobra, t-shirt jest. Ten można wypieprzyć. Na razie na podłogę wszystko wypieprzam. To ja muszę tylko po komiks polecieć. W sumie kontynuacja poprzedniego odcinka. Jeszcze musiałem po maczetę lecieć, kurwa, najlepsze jest to, że włożyłem szybko zwłoki do samochodu. I już, kurde, myślałem, że się udało, patrzę, maczeta została na ziemi i znów rundka, kurwa, samochodem dookoła. I tak do usranej śmierci, za przeproszeniem. Ważne, że się udało i temu odzyskać. Ledwo, ledwo, naprawdę ledwo. Dobra, butelkę z wodą. A jakbyś chciał, to możesz sobie broku jeść, po prostu komiksy czytać jakieś. Właśnie, bo muszę to nadrobić wszystko teraz. Bo w końcu waga mi zaczęła tutaj spadać. Uuu. Po prostu praktycznie moja postać nic nie je. No ja w sensie... 95 kilo, kurwa, przez to, że padłem. To było tak pięknie. Było tak pięknie i dupa. Przynajmniej trochę naboi przyniosłem. Tego nie można niestety zestakować. Tego też nie. Dobra. Fajki są. Teraz weź się rozbierz, że tak powiem, z tego wszystkiego. I twoje zwłoki tutaj takie. Zaraz je wezmę. A właśnie, gdzie mamy te pułapki na myszy? A nie wiem, a my w ogóle mieliśmy pułapki na myszy? Były jakieś. Jesteś pewny? Jakieś były, kojarzy. Dwie, ale były. No nie wiem, ja ich nie brałem na pewno. Czy liny są tutaj? Są. Czyli czy tam widziałem pudełko do amunicji do strzelby? Tak, poprzenosiłem. Dobra, będzie czymś strzelać za jakiś czas, może. Dobra, to są baterie. Tu zostawię fajki w rajczego.
I zapalniczki są tu. Na jakim stanie mam zapalniczkę? To jest pytanie. Malutka, dobra. No nie powiem, to było oporowe. Tą broń mogę zostawić. A dobra, bo muszę jeszcze parę rzeczy odłożyć, bo miałem jechać sobie stolarstwo nabijać, ale no. Ale co? Ale już później wyszedłem i zapomniałem o tym. Właśnie, bo jeszcze nie pokazałem widzom, jak ty tam pięknie porozporządzałeś wszystko. Ogródek głównie i samochód przez. Naprawił samochód, szkoda, że nie mój, kurczę. No, naprawiłem taksówkę. No właśnie, swoją taksówkę. A, dobra. Bo ty mówiłeś, że srebrny rozjebałeś, czy taksówkę? No srebrny, srebrny. A, no to warto wiedzieć. Ciekawie, fajnie wiedzieć. Mówiłem ci. Już widziałeś, że jadę tym. Nie. Idź ty. Dobra, tu jeszcze idzie taśma naprawcza. Łom, śrubokręt, siekiera zostaje. Nie, ale ciekawe, czy będę mógł zaraz sobie odpalić samochód, tak bez kluczyków. Bo elektronikę pewnie wbijałeś. Ale to gdzieś podróżowałeś, czy nie? Tak, dosłownie tylko króciutko, tylko do tego takiego żółtego budynku, nie? W sensie nam oznaczonego na żółto na mapie. Mhm. Dobra, zaraz będę musiał coś zjeść i chyba się będę musiał przespać. Wiesz co, aktor, weź zakop moje zwłoki, jak możesz. Dobra, czyli kolejny grób. Chyba, że czekaj, a jakbym zostawił sobie na przykład moje zwłoki, żeby larwy się atakowały. O, ty, znalazłem lisa. Lisa? Lis Freddy. To zabawka jakaś. Tylko w samochodu leżała. Ale śmieszny lisek. Patrz, tu go postawię. Dobra, weź te zwłoki i zapakuj gdzieś. I wywieziemy to na jakieś pole. Sam się wypoluj. Trochę szacunku, tak. Gówniarzu jeden ty. Do moich zwłok. Nie. Dobra, będą tu leżeć jako oznaczenie terenu. Cię kurwa zaraz poleżę. Ja ci zaraz poleżę, zaraz dostaniesz. Dobra, idę zobaczyć, co ty tam żeś wymyślił. No, w sumie dużo się nie zmieniło. No nie, chyba zebrałem tutaj klony i... A to już zebrałeś coś, tak? Mhm. Emotykę mieliśmy już, szukałeś mnie. Mieliśmy, a to warto to wiedzieć. Kantował mnie z kamer jeden, no. No widzisz, no. Dobra, a ale... co jeszcze aktor jest do wymiany w tym samochodzie? Srebrnym? Z którym srebrnym? O tym tu. Myślę, da się coś wyciągnąć z niego jeszcze? Tego? Z tego, co patrzę. A to nie wiem właśnie. Ogrzewanie. Ogrzewanie. Ale się nie da. No to teoretycznie już... Mogę tu fotel wyjąć 100%. Ale to dziwne, nie da się go zdemontować? Ciekawe. Dobra, mówisz, że tam jakieś jedzonko jest, tak? Brokuły są w skrzynkach i to... Ale wiesz, że... No dobra, w skrzynkach, a wiesz, że to się psuje? Czemu to no, w lodówce nie jest? Właśnie nie wiedziałem, czy to tu, czy to tu. Przecież masz napisane świeże. O, jak to, aktor. Zaraz zepsuję. Dobra, zjedz całego brokuła. Mi nie jest pokazane nawet, co on daje zbytnio. Żadnych węglowodanów, nic z tych rzeczy.
Całe życie na brokułach, świetnie. Piękne życie. Z tego jakąś zupę można byłoby zrobić przynajmniej. Można sałatkę z brokuł. Już lepiej by to wyszło. Tak wpierdalać po prostu brokuły. Dobra, butelkę tu włożę. Też jedno. Napełnię butelki. Ej, łom, a w sumie łom będę nosił. Dobra, teoretycznie jeszcze tylko się muszę przespać i będzie git. No te reszty ubrań to ja podrę. Będę mógł kawałki. Pomyślę. Przydadzą mi się. Pomyślę. Brudny bandaż. Zdejmujemy i zakładamy kawałek materiału. I wracamy. No i trochę nitki jeszcze wypadło. Jakiś brudny kawałek materiału. To masz, aktor. 27 kawałków materiału. Myślę, że ci się przyda. Nie aż tyle. Zbierz sobie z podłogi na zewnątrz. No, fajny taki dywan. Tam jesteś, kurwa, dywan. Doszycie się tutaj, tę nitkę i tu też wrzucimy. Nie wiem, czy mówić, ile mam kawałków materiału w plecaku. Ile byś nie miał, to i tak ci się przyda. 56. No to myślę, że ci się przyda. Ile to waży? To waży w sumie 2,8. No to niedużo. Wiem, że więcej będzie ważyć. Dobra, ty masz klucz od tego srebrnego? Chyba są w środku. Ja już mogę normalnie silnik na krótko odpalić. No to dobrze. Wsiadamy, odpalamy new. Dobrze, do drzwi sobie przerzucimy. Czekaj, jest tu jakiś samochód, do którego mógłbym teoretycznie wsiąść i sprawdzić. Nie ma siedzenia, bo tak wyjąłem. Chodź na chwilę, jak możesz. Czekaj. Albo dobra, ja to po prostu wyrzucę to na ziemi, zostawię. Bo tak, chcę zostawić tutaj klucze do samochodów. No to włóż do stacyjki. Dobra, w sensie chciałem sprawdzić, czy już mogę normalnie samochody zapalać, ale... A, no dobra, to połóż tam na ziemi. To nie jest problem. No, gdybym nie miał 20 różnych kluczy. Jedna puszka została. Mogę już normalnie sobie odpalić samochodzik. No ty cwaniaczku. Naprawdę dopiero za którymś razem mi odpali. No ale wiesz, to teraz będziemy mogli sobie ogarnąć, jakby nie patrzeć, różne rzeczy. Nie chcę. O, dobra, idzie. No normalnie, bez kluczy. No i super. No i super, dobra, idziemy spać i zaraz ogarniamy kolejną wyprawę. Dobra, poczekaj, tu podniosę tylko te wszystkie klucze. Muszę przeczytać wszystkie te kurde artykuły. Ale to dobra, to chyba już jak ten, jak się prześpimy. I śpi. I do której? Myślę, że tak do trzeciej. Moja postać ma, wiesz, tego perka, że długo odpoczywa, więc... Strzały. Oho, to już wkraczają na te tereny.
Torzyc, kurwa, ty to jak zwykle. Jedno i to samo. No, powtarzam, no jak strzelają, to już wkroczyli. Dobra, do piątej i tyle. Czemu mam silny ból? No, szyja mnie boli, serio. Lekki ból, nie silny ból boli. Dobra. Wszystkie czasopisma trzeba przeczytać. Tak, ja idę sobie, nie wiem. I lecimy. Dobra, i zaczynasz czytać, tak? No, chyba, że lecimy już. Czekaj, w sumie to te tylko brokuły zjem. Dobra, to polecimy. Ja to w międzyczasie przeczytam gdzieś. Też sobie zjem. Plus jest taki, że waga leci w dół. Minus jest taki, że cały czas się smutek nabija. Już to nie ma smutku chyba. Nie, ma, nabija. Nie. A no to mi nabija smutek, za po ilu tam razach sobie to zjem. Pięćdziesiąt kalorie, 170 kalorii, 280, 500, karma za 500 kalorii prawie, wow. A ja wiem, dlaczego mi tak waga skoczyła. To ja muszę tu wejść. Zobacz sobie na wagę tego fasoli. Okej, fasola. Wagę czy kalorie? Kalorie. 170. Które no ty patrzysz? No ale puszka solonej wołowiny ma 720, o czym mówimy? Ale mi chodzi czarna fasola suszona. A, czarna fasola. Ona jest. Czarna fasola suszona. O kurwa. Wiesz co jest najlepsze? Nie, ja sobie z tym obiad robiłem. Ja pierdzielę, no to się nie dziwię, chłopie. Ty byłeś 3 kilo cięższy. O, ja pierdzielę. Dobra, aktor, jesteś gotowy? Dobra, tylko zmienię bandaż po raz enty. Ty. Ej. Ja już nie mam rany. Nie masz ugryzienia? Nie. Zdjąłem sobie bandaż, bo chciałem wymienić, nie mam. I jaja sobie robisz? Nie. Jak chcesz sobie zobacz mój stan. No się patrzę. Miałem na ręce. LOL. No co, to jakbym się zabił, to w sumie niepotrzebnie. No tak, wtedy tak. Po co ja się wtedy zabijałem? Mogłeś poczekać. No ale nie chciało mi to zejść. No to co, taksówko odpalamy? Dawaj. Tylko weź przy okazji. Ej, ale to są karabiny i tak dalej jeszcze w środku. Czekaj, to wyciągnę. Tylko czekaj, bo ja mam niby odpalone na krótko, ale nie wiem jak to wyjąć. Bo chciałbym kluczkami to odpalić. A nie możesz po prostu włożyć kluczyka do stacyjki? Nie, bo mam odpalenie na krótko. Czekaj chwilę. Stój! Mówiłem ci, że jeszcze idę wyciągnąć przedmioty. Dobra, to ja spróbuję tego. To ja spróbuję może. Nie, muszę po prostu poczekać, aż ten. Wiesz co? Aż mi to wywali po prostu wtedy kluczyki. Ja pierdzielę. Bierzemy tą przyczepkę? Tak, 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 zamontuj już ją. Poczekaj, odpalę na krótko. Ten karabinek na celownik optyczny nazywa się. Uhuhu. Korci. Oj, korci.
Złączone. Już idę. Ej, ja czekaj, chodź na chwilę, jak możesz. Czekaj. Teraz musisz chwilę poczekać. Nie, bo chciałem sprawdzić, czy jak ty wsiądziesz za kierownicę i spróbujesz poprowadzić, to czy ci to wywali, czy będziesz mógł normalnie jechać. Myślę, że normalnie będą jechać. Wziąłem, wszystko wziąłem, dobra. Zamknij drzwi. Ale weź, sprawdź jak możesz, tak na test i później po prostu... Nawet no widzę, że jest odpalenie na krótko. No dobra. No i dobrze. No i dobrze, przynajmniej tobie się udało. Dobra, gdzie jedziemy? Które ty miasto? Decydujesz, ty decydujesz. Ja już więcej no. Nie decyduję, pierdolę to. No to co, jedziemy do tamtego miasta na zwiady. Skoro chcesz. Nie tyle, co skoro chcę, co żeby nie było incydent jechanie po swoje itemy. Ja już tak miałem, więc huk. Tory były w dół, co nie? Tak. Co ty będziesz strzelał? Bo już tylko słyszałem to przeładowanie strzelby. Chciałem coś zobaczyć, ale... To nie była strzelba. Tak, ja coś sprawdzę, bo chcę tak... Ale przynajmniej teraz mogę zoomować dalej. Bo jeżeli to ma jechać takim tempem, to ja powątpiewam. Na trójce chyba jedziesz? Nie, na dwójce. Na dwójce? Bo ciągniemy ze sobą przyczepkę. No ja wiem. Kurwa, czemu to teraz zabrzmiało, jakbyś rewolwer przeładował? Ty kurwa, zajdziesz sobie co, przeładujesz sobie wszystkie bronie? O co ci chodzi? Tak na razie czego? I eksplorujemy i słyszę strzały z drugiego końca miasta. No widzisz. Czasem jaki mądry jesteś.